Jesteśmy cały czas w Warszawie od strony Alei Jerozolimskiej. Tutaj wiecie Państwo, czym się charakteryzuje ta arteria, ulica, że raz jechał i kontroler wyskoczył w tramwaju. No, tak śmierdział ten kontroler, że no, warszawiacy są po prostu niedomyci, to po pierwsze. W ogóle bilety sprawdzają co sekunda, już kurczaczek jechał z Otwocka, bo już ma legitymację nieważną, już mu wypisał, proszę Państwa, mandat i z tego dziady żyją. Na tym polega ta cała żebracznica. Jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją. Jak byłam kiedyś w Anglo-Ameryce, Białystok, to 2-3 lata, bo tak długo byłam, nie sprawdzali nic. A tutaj to są tak chciwe dziady, że proszę Państwa, kontrol to kilka razy może być, jak pojedziecie z Ursusa gdzieś na Targówek, na przykład 517, kilka razy może być kontrol. Takie chciwe dziady są i tak często żebrzą. Poza tym tu zaczepiają takie typy, wiecie Państwo, papierosy kopcą, kaszlą, takie typy nieobyte.